Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. To już jest 43 odcinek serii Głupi i Głupsi. Na samym początku chciałem wam właśnie tu opowiedzieć, co będziemy dzisiaj robić, kurczę, bo dzisiaj ruszamy z ciężkimi pracami. Będziemy robić kukurydzę na kiszonkę. Także potrzebujemy ludzi. Pani Janino. No co dziejesz? Ten bigos wczorajszy pani to jakiś przedawniony, przeterminowany chyba. A co się dzieje? No tu w lesie to z dwóch stron aż mi szło. O, z dwóch stron. Ty. I przodem i tyłem. O Jezu! O, znowu? Dziejuszka, to się upewnić, co przez bigos? Cholera, może się nażar jakiego gówna. No ale dobra, no trudno, no dziejusz może jakoś tutaj... Oj tam, kto w polu nie srał, słuchajcie, taka prawda. A mamy dzisiaj trochę roboty, do trzeba będzie i ten, bo Andrzej już od rana przyjeżdżał, tu gadał. Pyta się, czy my pomożemy mu. No i Zbyszka trzeba będzie zwerbować. A! Zbyszka już zobacz, gotowy! Poczekaj, Dziejuszka, tylko ja bym chciała jeszcze... Ja się trochę boję, Zbyszka. Nie, nie bój się. Ja się trochę boję, bo ja się mu podobam. No ja wiem, właśnie widziałam u ciebie odcinek ten, oglądałam to. A co będziemy robić dzisiaj? Kukurydzkę! To zaraz opowiem, tylko poczekaj. To ja ze Zbyszkiem nie chcę. Bo dawno tego nie robiłam i chciałabym bardzo serdecznie podziękować dla moich wspierających. Dla Fodo, Krzysia, Dominika, Matixa, dla Tigo, Kuby, Doroty, Wojtka, Norbercika, Huberta, Agrorolnika i Seby. Dzięki bardzo za wspieranie mojego kanału. Piąteczka dla was i żeby wam Pan Bóg w dzieciach wynagrodził. Cześć Zbysiu! Cześć Zbyszek, cześć. Dzisiaj... Słyszałem, że dzisiaj będziemy przy kolbach robić. Cześć, będziemy, cześć. Będziemy. Ty już widzę, Zbysio, zestawik przygotowany, ja to ci powiem, ja jeszcze nie podpięłam. Nie wiem, co tu brać w te pole. Panie, a co ja mogę robić? A co ja będę robił dzisiaj? No, to też musisz wozić chyba, co? Tak myślę. Ktoś musi pougniatać, no też. No, to co, ty, Zbysiek, może byś pougniatał, bo ty już prawe masz? No, no mogę ugniatać. Chyba, no, że panie, Ina, mówiłaś, ty tam dobrze kolbę ugniatasz. O, to już nieważne. No, ale pougniatać mogę. No dobra, to zaraz chciałem ten... Chociaż on już może tam przygotowuje sieczkarnię, tylko co ja mam wziąć za przyczepę, słuchaj, do tej kisionki, bo ja to nie mam takiej dostosowanej do kisionki. Miałam tam to. O, może tą, może tą. Którą? O tą. A gdzie ty? O tu. Tu, o tu, o tu, to. Ty, ale ona bortów nie ma. To nie szkodzi. Ona za duży wiadukt. A Zbysio, może ty byś coś dla mnie miał? No a ja zresztą... mam tylko pół. Nie, w dupie z tym. Andrzej na pewno będzie miał, bo przecież on i tak na sieczkarni. To on pewnie zestaw ma przygotowany. Dobra, to chodź, a pójdziemy do jego, bo on blisko ma. To się ja w kieszeń mogę ładować. Ty... W kieszeń to możesz ładować dzisiaj, wiesz, bo cię i tak gania po tym bigosie. To ty jeszcze w kieszeń naładujesz dzisiaj. To nie w kieszeń, ale w pory. A to tylko mi wędzie nie tam nie narób, jak będziesz moim robił. Nie, jak coś to dupę przez drzwi wystawię i... Nie, ale to fenda... Musi być oporowo. Fenda to może ja bym jednak. O, Andrzej zamiast robić to się wozi. Andrzeju! O, on tu ma chyba. Dobry. Cześć, Andrzej. Witam cię serdecznie, Andrzejku, cześć. A ty już tu zestawik masz zrobiony chyba. Witam. No ja mam już do sklepu, jechałem po piwko, bo ja na trzech nie będę robił. Ty, ale to na trzech ośkach to kurde na pryzmę ciężko będzie wjechać. Jak ciężko, to sprzęt jest zawodny. No ciężkawo będzie. Jak nie, to zaraz podmienimy na klasę i... Ojciec. Nie, dobra, niech tak będzie. To ja, Zbysio, wezmę twojego zestawa, dobra? Jeszcze nawet muszę kasę przedstawić. Dobra, to słuchaj, odpalaj tego swojego Jaguara, śmietnika i jedziemy z tym. Dobra? No jeszcze tego muszę tego klasa nowego wziąć przedstawić. Dobra, to macie panowie wszyscy te mikrofalówki, żebyś tam my się słyszeli. Dobra. O, tym świetnikiem to dzieje gdzieś. No. Schować go. Aha, dobra. To schowaj, a my jedziemy. Będziemy, zaczynamy kosić kosą.
Ty, a tak jeszcze właśnie, to trzeba te belki cholera pozwozić, bo ja się tu zostawiła. Pieroństwo. To ja na garba zara jedno biorę i... Ja te pieroństwo, żem tu zostawiła, tu już trawa podrosła. To też tak nie może być, to trzeba będzie porządki porobić, kurde. Dobra, ja idę. Hej Andrzej, ty odpalasz już tego kombajna? No, tylko tego klasy już dokończą chłopoś i elegancko i... Panie Janina, co ja mam wziąć? Ty od Andrzeja weź tego jego złama. A ja co mam wziąć? Czy ja mam ugniatać? No ty... A to co, nie masz ciągnika innego? No mam, no dobra, no to wezmę tego małego. To se ugniataj... Słabo ubiję. No to weź od mnie, jak chcesz. No to wezmę tego z turem. No dobra, to weź, jak chcesz, to jeszcze obciążnik se podciep. Chyba, że tam jest już, to wtedy jo. Sprawdzę. Nie ma, to zaraz jakiś podczepie. No, Andrzejek już z tą ścieczkarnią. Dobra, to rozkładaj, Andrzejku, i ruszamy w tango. Tylko jak ja tu podjadę, może tu od prawej? Kij, tam pojadę tymi krzakami, co Andrzej? No można. Dobra. O kurde, ale akcja będzie oporowa. 10 ta godzina leci. No ja bym se może ustawiła, co? No, najlepiej byłoby. Czekaj, czym ja se tu wyrównała, o. A do kogo sypiemy najpierw? No najpierw... Nie, to do kogo? Do kogo? No przecież się dogadywaliśmy, Andrzejku. A złoże było? Było. No nie kojarzę. Andrzejku, nie żartuj sobie, no. Trzeba będzie ile tam, no. Trzeba będzie trochę odwieźć, no. Jak sobie dobrze? Ty, dobrze. Ci powiem, że już pół przyczepki, jak tu tak z drona patrzę. To dobrze jest. A ty Dziejuszka je... Panie, szybciej trochę. Rura. Dziejuszka, ja gdzieś... Ja czekam. No ja już tu czekam. Dziejuszka, oporowiec. Proszę o ciebie. Koguty odpalone i oporowo. No ja koguta nie mogę... Dobra, zrobimy tego raz dookoła, tutaj o. Ja koguta nie mogę, bo tego drańskiego Zbisia wszędzie nie ma. Co, zawracamy? O, dobrze. No jeszcze raz tego zrobimy, to już był dojazd fajny. Dobra, to nowy raz dookoła zrobimy. Dobra, proszę o ciebie, dawaj. Lecimy, ogień, pełno. Ty już ponad połówka jest, tak jak patrzę. Ty się już Dziejuszka szykuj, bo zaraz byś wjeżdżał. Wolniej, panie, wolniej. Do końca dojedziecie? Myślę, że tak, do końca to raczej ja na pewno. Dobra. A ty weź teraz włącz. 7-8 ciśnie. Wolniej, wolniej. Opór włącz. Pani wolniej, bo nie sypię. No to co ty tak wolno jadziesz? Ja nie wiem. Czuję się on. A gdzie my to potem wszystko zrzucamy, pani Janino? No, do Andrzeja i do Zbisia. Oni się jakoś tam dzielą tą kisionką, ja nie wiem, oni jakoś... Nie. Andrzej, no to jadź jak człowiek. Czekaj, ja tu sobie ustawię. No ja daję pełny ogień, a to raz więcej, raz mniej jedzie to. Teraz uśmy 6 na godzinę. To może to gówno nie sprzęt. Jakaś zatarta ta twoja sieczkarnia może. A ja wiem. Wolno trochę pani? No i weź w prawo tu poprzeć jak. A bo dobra, już teraz to jesteś tam, a i tam. Zaraz. Dobra, to niech Dziejuszka wjeżdżał już świeżym zestawem, a ja jadę to wykipruję. Chodź, Zbisio. Od razu będziesz... Jadę. O 6 jak robisz? Znaczy dookoła może zrobiłem. No dookoła se pierdzielnicie, żeby już tak zaznaczyć te pole. A co, styl to już wyczyściłeś, Andrzeju? Weź do przodu trochę. No, jestem wyczyszczona. Dobra. O, ładnie, wymyta. Chodź tu, Zbysiu, powiedz mi, jak tu ci sypać. Od prawej, od lewej, na środek. Jak ty tam uważasz? No, najpierw to można i od prawej, czy tam lewej. Dobra. No, dalej, wierzaj. Jak będzie, tak będzie dobrze. Dobra, Zbyszkowicz, tak będzie. No. Kiper. I to walnie tu tego będzie, tak patrzę.
Ja teraz całej przyczepy nie miałam, ale kurde, troszkę było. O, patrzcie, tu już panowie jadą. Nie leci, stop, czekaj. Kurde, blade. Trochę, kurde, no. Ty sypiesz, czy ty udajesz? Ty wiesz co, byś musiał tyłem jechać za nim. No to dobra, to lecimy tyłem. Byś dał radę, tak? Obstawiam, że nie, ale możemy spróbować. Dasz radę. Ty, Andrzej, tu powinieneś jakiś wyjazd zrobić, a nie naokoło jeździć, kurde, blade. No tak, dlatego ja tam właśnie chcę zrobić, bo tam z tyłu jest. Ze Sirosem tym jest. I tamtędy. Ty idzie już katyna w seku, to ja widzę majster. O ja, bo ja się rozumiem na robocie, pani Janinko. Specjalista, cholera, tylko bliżej trochę, o. Kurwa. O, stoń, Andrzej! Kurde. Może ja bym cię zastąpiła, dziewuśka. Nie, nie trzeba, ja sobie... Dobra, na post muszę Dziewuśka! Pani Janino, bo to nie takie łatwe, jak się pani wydaje. Łatwe, ja w cofaniu to jestem mistrzu. Mistrzu. No, po czterech piwach to nie tak łatwo idzie. Myślę, że nie o piwo chodzi, tylko o umiejętności. Dziewuśka, po czterech piwach to się dopiero zabawa zaczyna. Daj, dziewuśka, bo z ciebie kozi dupa. Nie, ja pojadę. Ty na zakręcie nie wyrobisz. A, bo to jeszcze zakręt. Kto te pole tak tu zrobił? No jest drzew nastawiane, dziewuśka. Płoty porobione. Jezu Chryste, Andrzejku, spokojnie, już teraz się robota zacznie, bo teraz to ja będę tu. No co ty, jadź. Oj no. Dziewuśka, ale... Zobaczymy, jak sobie pani Janinka poradzi. O. Zobacz. Super. O. Dziewuśka nie wprawiony w to robotę. No, najlepiej to po kombajnie walić w szczepo, nie? Cholera, tandem to jest. Zobacz. Idzie jak wszystko trzeba. To Andrzejka to tam. No. To Andrzejka zestawi to, a jak się porysują, to ciotka zapłaci za merki. Zobacz. Tak się jadzie, dziewuśka. Tu bez pierdzielenia. Oj, patrz, w zakręcie się wyrabiam, nawet kukurydzki nie zahaczam, nic. Zobacz. Ja tu naprostuję i wtedy jest dobrze. Nie ma afery nawet, o, proszę o ciebie. Jest dobrze, bo ja te kolby, ja ich nie łamię. One po prostu się gną, ale i to. Proszę cię, zobacz. Oporowa akcja kisionka. Widzisz, ja już ty jeszcze musisz... No ja tu niepotrzebny jestem w takim razie, to może nie, już pójdę. Potrzebny, ja po prostu ci pokazałem, bo ja chciałem... Chodź, ja już na browara pójdę. Nie, chodź, ja już. Da, idziemy. Masz już zestaw, byś robił, masz. A mogę przodem? No już teraz przodem. Już teraz tu bez wygibasów, proszę o ciebie. Teraz będzie dobrze. A ty już ugniotłeś? Piero nie. No tyle, ile mogłem, to ugniotłem. O, słabo rozprowadzone, ja ci pokażę, patrz. To się tak robi. Zobacz. Ja na razie czekam na drugi zestaw. Porozprowadzać można było, widzisz? Jeszcze wiesz co, w łychę nabierz, to wtedy będzie lepiej. Będziesz bardziej doczynczony. W łychę na razie ja nie biorę. Nabierz w łychę. O! Tak ma być. Czy ja słyszałem jakaś łycha tutaj dla nas? Nie. Dobrze słyszałem? Nie, dzieje już to w żartach tutaj gadane jest. A już myślałem, że pani na zaprasza. A ile ty tam masz procentów, dziejuśka? No, piwko 6. Dziejuś na przyczepie. No, na moje to z 75%, 3/4 już. Dobra, ty się nie stresuj, ja podjeżdżam. O, to ty tu. Dobra, spokojnie. To co będzie było? Będzie to pani Janinko, w locie się musimy zmienić. To będzie do końca, czy nie będzie? Na moje to będzie. Dobra, to ja dookoła przyjadę. Ty, ale to walnych ton tu będzie znowu z tej kisionki.
Dużo więcej. Kukurydza, kukurydza. Orzeszki w karmelu. No, zobaczcie, dziełuszka jedzie już zestawem. Dobra, ile tam dziełuszka procent, co obejrzy jeszcze ten? 100, jadę już, 100, jadę. To ja ci to wyrzuć, a ja tu się zmienię z tobą. W który pokaz wjeżdżamy? Jak to zrobimy? Ten jeszcze tutaj raz, no, dookoła. Żeby tam było wjeżdżać od tylnego. Dobra, na spokojnie. Ja sobie prędkość wyreguluję, ile ty tam masz? Teraz 9, 10 pokazuję. Dobra, do 10. Jakby ci się zmieniała, to gadaj, ja będę musiała wtedy, wiesz, przypauzować. Dobra. Na zakręcie może przypauzuję trochę, o. I powoluśku. Bez szaleństwa. Teraz 6. 4. To co ty, gazu odejmujesz, jak skręcasz kierownicę, czy jak? Nie wiem. Ten kombajn to trzeba wymienić na nowego. No bo on to się robi taki środziak powoli, ci powiem. No, trzeba tego najnowszego, nowego klasa kupić, tyle. Tym się nie pierdzielić. On szybciej to. Tego już z innym headerem, nie? Z talerzami tymi. No. Z nożami. No ten to trochę taki tam pieniędzy oszczędzonych jest. Ja to kukurydzę to co roku robię, no to trzeba coś mieszczowe. A, ciotka zafunduje! Aj tam troszeczkę, tam 90% ciotka co dofinansowuje, no to nie jest dużo. A nie, to niewiele, 90% to co to tam jest? Co tam? A co ty robisz? No przyjechałem do ciebie. Koleżko. Ale gdzie ty chcesz sypać? A gdzie sypać? No tu, czemu tyłem wjeżdżasz? A, myślałem, że to tylko z jednej strony wjazd. Dobra, ja tu wjadę tyłem. O jest. Poczekaj chwilę, Andrzej. No, jeszcze tam sam przejdę. Uważaj, bo zaraz tu. No, co wam tu nie pasuje już? No, John Deere prawie uderzył. My tylko tak. Zaraz do domu pójdę i się skończy. Dobra, James, nie rzucaj się. My tylko kieruny. Chcieliśmy zobaczyć, co działaś. No, już się chcieliście śmiać, dziejusia biednego. A w życiu? A oprócz panie Boże. W życiu my tylko chcieliśmy dziejuszka zobaczyć, co ty tam działasz, pieroniu. Pieronie jeden. No, najlepiej. Śmiać się z biednego dziejusia. Nie, my nie chcieliśmy się śmiać, no co ty? Ja wiem, że wy chcieliście. Nie, na pewno. No, ty, z wami zobacz, to taka robota. Andrzej, sąsiadoju, tu ta kukurydza coś się zeschła. No. Może mu randapem spryskałeś? Nie, nie tam. Broń Boże. Ja takich rzeczy to ja nie robię. Nie? To czemu ona taka zziuknięta? No bo nie umie hodować. On pewnie nawozu tyle nie dał, że ty. Ziardo. Bo on może ciotki nie ma takiej jak ty. Co dzień już czujesz od razu? Może nie było. A co? A ja odpoczywam. Może nie było komu na bazo kupić. To że robota za. Na bazo ja sam kupuję. A zaraz. Mój datek to jest 5%. Dobra, oni się nie zorientują, że my nic nie robimy. I oni coś kombinują. No to stoją jakieś tak dziwne. Ja słyszałem, gdzie Juśka coś gadał na radiu. Ty, Andrzej, stój. To nie stoi. Kombin stoi. Andrzej, stój, ja tam jadę. Stój. Dobra. Musimy zobaczyć, co te łachudrańce kombinują. A którą wajcho to, teraz te? No teraz tutaj musisz. Tutaj na prawo to. Czyjuś, może ja bym wykiprowała, co? Nie, tu dobrze idzie. O, zobaczy pani, jak to dobrze idzie. Tu robota się w rękach pali. Ja to patrzę, że tak w jedne miejsce najlepiej, nie? Gdzie już? A ja nie kipruję, ja tu stoję. A. Nie ma czasu, trzeba robotę zrobić. Dzisiaj Zbyszek pierdolił. Dobra, to teraz ja jeszcze wykipruję, Zbyszkoju. To na prawo tu. A nie na lewo? Na prawo. Ja widzę, że ty to bokami lubisz sypać, środkiem nie. Dobrze, prosto. Dobra, stop.
Oj! To nic. Mamy się tu chlikło. Co tam się stało? Nie. Po prostu pod koniec... No, już. Gruda mi się wysypała pod koniec. Ale to nic, cholerka. Dobra, ja tu zaparkuję, czekaj. Na pole, o. To nic. Na pole, ja ci pomogę ogniata. Czekaj, muszę tu nie wykręcę tak. Gdzie już? No co tam? Drogę mi zajechałeś. Nie, to pani mi drogę zajechała. Dobra, ja tu zostawię fenda i ja pomogę temu. Tu rozgnieść to. Wezmę twojego ursusa, dobra, on na chodzie. A czy ja wiem? Na chodzie. Ja ci pomogę ugniatać. Zbysio. Dobra. Kurde. Na dwa ciągniki, tylko ten Ursus to taki trochę letki jest, on lata jak komar. To ma pani w stole jeszcze klasę przecież. Nie, dobra, już ja tym Ursusem porobię. O cholera, się zszczepiliśmy ze Zbyszkiem. Albo jeszcze w łazie, jak tam pani woli. Nie, dobra, ja stąd wyjadę, bo ja się ze Zbyszkiem szczepiłam. To co, Zbysz jednak kobiety woli? Właśnie nie wiem. No. Dobra, Zbysiu. No fajnie ten John Deere chodzi ogólnie, nie? No, no, dobrze jest, taki szybki. Ej, to mój, to ty uważaj na jego i powoli jeździ. I ostrożnie. A może byśmy do mnie coś zawieźli do szczątki? No może... Zaraz zabraknie. Ale to dobra, to co będziesz się przestawiał tu? Bo to ile tu jeszcze pola? Kurde, tu jeszcze pola jest za pola. To... myślałem, że tu zaraz koniec. Nie, bo to połowa nawet nie skoszona. To do ciebie jeszcze będzie. No spokojnie. I może teraz tam kółeczko zrobimy dookoła. No to jedziemy do końca. Bo tutaj ile jest już ton? Tu jest 68 ton. Ile? No to. 68. To trochę dużo. No dużo. Ale to jeszcze tu dosypiemy, myślę, przyczepę. I wtedy się przestawimy do ciebie, Zbyszek. Żeby tak wiesz. No to. Nie będziesz tu latał, mnie paliwa palił. To tu, to tu, to tu. Ugniatać, co nie? Myślę, że tak będzie w sam raz, w sam decen. Jak to mówią. No to, żeby tak stówka była. Żeby co stówka była? A, że ton, tak? No będzie. No. Najwyżej się jeszcze później do ciebie dosypię, bo Zbysio to chciał tylko ile? Dwie przyczepy, tak? No dwie tam. Pani Janinko. Co? Już pani cofa i tyłem trzeba będzie zapierdzielać. A co, ty nie dasz rady? No dam, no ale to pani ostatnio dobrze szło, no to jak pani w gazie, to niech pani leci, no. Nie no, chyba że ty chcesz. Nie no, może pani zrobić ten... A, nie no, mogę też pojechać. Ja! Nie ma problemu. Dawaj, jedzie. No daje pani Aninka, podjeżdża tu od tyłu. Co, od razu? To po co? Od razu. O, stoi, stój, stój, drzewo. To czekaj, drzewo, to się... Drzewo. To ja się muszę nastawić, stop, czekaj. Jedź. Trochę tu w kukurydzkę nie jechała. A bo to co? Chodzi o to, że tam drzewa, tak? Ta. A bo dobra, czeka pani. A bo tam i ten płot jest. Andrzej miał ten płot wywalać, ale coś widzę, że został. O, dobra. Będzie dobrze. To co, ja na darmo cofię? No. Dobra, może to się jakoś zorganizuje, czekaj. Ale teraz to już musi pani tyłem przyjechać. No ja, bo tam... To nie na darmo. O Jezu, mnie tu miota jak szatanem. Dobra, lecę. Na kierownicy by było bardziej połatwe... O! Stop! Spokojnie. Cholera, myślałem, że to dzik wylatuje z kukurydzy, a to Zbyszek się przez kolby przeciska. Ja tak szybki jak dzik. Powoluśku, dawaj, dawaj, Andrzejku, na spokojnie, ja nadążę.
O, skupienie, teraz odbić, odbić, stop, stop, czekaj. Tu na razie jest ciernisko, ale będzie San Francisco. Dziejuszka, ja to tak lubię, czekaj, cholera pieronie! Ja lubię dziejuszka, gdy tak pośpiewujesz do roboty, bo ja się wtedy lepiej skupić mogę. O. A to ja, bardzo dobrze. Ja wtedy się ciągnikiem w ogóle w torze nie utrzymuję. O to chodzi. No ale już dobrze idzie. Co od razu w zakręt? Poczekaj, ja przybiorę tu. Kurde, trochę kolbę zebrałam. Oj, dobra. Cholera. Dobra. Poczekaj, wiesz co? Albo dobra, do przodu teraz, bo już ja mam dosyć cofania. No pa. Powoluśko. Że od razu się nie wykręcę już. Nie ma bata. No dobra, to se podjedź i jakoś wiesz, tak przybierz teraz, przybierz. Cofnij i przybierz trochę zakrętu. No tak, tak, tak. O, luks. Dziejuszka, ty go tam wysyp tak jak ci Zbyszek powie, bo jemu daj, bo on to wiesz, tam szef rozgarniania. No ja tu ogarniamy spokojnie. No, no, no. Szybko, szybko. No, Zbysio się zna na tym. Dawaj, Zbychu. Bo on ci powiem, wiesz, on zazwyczaj jak jest kukurydza robiona, to pod wpływem alkoholu lata. Nie. Ja. Jak to Zbychu to wsypać? Pudę w kombajnie. No, tutaj tak, tak, no I tak my, jak teraz. My go zawsze od roboty odsuwamy, on umiata. No i będziesz sypał. Ty to weź wysyp, ja tu piwko strzelę. No masz, kolejny będzie po alkoholu. To już niedługo, tylko ja będę na odwozie. Bo pani to jest na odwyku. No ty byś musiał być, dziejuszka. Tobie by się przydało. Słucham? Nic. Nie, no to są. To żarty, żarty. Ty, ale wiesz co, Zbyszek. Dojadziem tu do końca i ja tą przyczepę jeszcze tu wysypię u Andrzeja, a najwyżej resztę do ciebie damy, co? Ja tam zaraz zobaczę, ile jest tu jeszcze. Bo to też, żeby mi nie starczyło. Bo to wszystko poszło, kurwa, musiałem kupować jeszcze. Dobra, starczy tobie, Zbysie, te Andrzej. Nie bądź taki zachłanny, łachudra. Bo ty, ja zauważyłem, że ty na kukurydze to jesteś łasy. Dobra. A co? Dobra, i czekaj, to ja pojadę z tym. A gdzie, jak to połowa dopiero? Ja wiem, ale to na twoje ten, na twoją styrtę. A teraz to dziejuśka weźmie już na styrtę do tego. Styrta się pali? Styrta się dopala. Na styrtę do Zbyszka już będzie dziejuśka zbierał. Bo ja tutaj prawie walną przyczepę mam, prawie całą. Dobra, ja tu wysypię, po prawej ci sypnę, Zbysiu. O, no dobra. O, wiesz, jak to jest, to będzie z 50 ton. No się ciebie? Nie, będzie dobrze. O, luks. No i dobra. Słuchajcie widzowie, myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Bo i tak już mamy trochę minutek. A kontynuację będziecie mogli zobaczyć na kanale u Dziejuszki. Tak, robimy oporowo całodobowo. Tak, oporowo będzie akcja, teraz będzie kukurydzka do Zbysia sypana. Także wpadajcie do Dziejusia, nie zapomnijcie o subiku i łapeczce w górze. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i papa. Cześć.